Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im życie wieczne i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od Niego. Ewangelia Jana, 10 rozdział 27 do 28 wersetu i Jana, Ewangelia 10 rozdział 5 werset. Ptak. Dzwonnik. Pewien człowiek zgubił się w lasach tropikalnych w Ameryce Południowej. Zrozpaczony szukał właściwej drogi. Insekty i upał bardzo mu dokuczały, a siły już go opuszczały. Nagle usłyszał, jakby w pobliżu rozbrzmiewały dzwony. Pomyślał, że znajduje się w pobliżu jakiejś wioski, i znowu nabrał otuchy. Długo szedł w tym kierunku, z którego pochodził dźwięk dzwonów, lecz jakby wcale się do nich nie zbliżał. W końcu padł wyczerpany na ziemię i już się nie podniósł. Biedak stał się ofiarą ptaka dzwonnika, który wydaje głośny, metaliczny dźwięk niczym dzwony kościelne. Oczywiście ptak ten nie robi tego specjalnie, aby celowo wprowadzić kogoś w błąd. Zdarzenie to jest jednak doskonałym obrazem tego, w jaki sposób szatan zwodzi ludzi i sprowadza ich na manowce. Wielu odczuwa swoją winę przed Bogiem i chciałoby uwolnić się z więzów grzechu, jednak wtedy zostają zwiedzeni przez dzwony zwodziciela które wzywają ich z daleka. Ach, znalazłem inną drogę, myślą wówczas i idą za zwodniczym głosem, brnąc wciąż głębiej i głębiej w gąszcz rozczarowań. Co czeka ich na końcu tej drogi? Czeka ich wieczne potępienie. Wielu ludzi podąża dziś za zwodniczym głosem szatana. Obrana droga wydaje im się dobra, lecz jej końcem jest śmierć. W Biblii Jezus Chrystus mówi: Ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Ewangelia Jana 14, rozdział 6, werset. Mądrość Boża ostrzega nas również: Nie jedna droga zda się człowiekowi prosta lecz w końcu prowadzi do śmierci. przy powieści Salomona, 16 rozdział, 25 werset. Owce moje głosu mojego słuchają, i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im życie wieczne, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną, od niego. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 5 werset, 27 i 28 werset.